informacje. Wtorek 18 lipca minęła godzina 15. Prawo i Sprawiedliwość próbuje przyspieszyć pracę nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Próbuje opóźnić jej opozycja. Dyskusja trwa 6 godzinę i jeszcze potrwa. Sprawą interesuje się również prezydent. Dziś wieczorem Andrzej Duda spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu. Demonstranci gromadzą się przed Sejmem. Jest też coraz więcej policji. Są też armatki wodne. Manifestacja ma zacząć się o 17. Kolejne już w całej Polsce o 21. W Sejmie od rana trwa dyskusja nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. W ciągu minionych 6 godzin głosy zabrali m.in. pierwsza prezes Sądu Najwyższego, rzecznik praw obywatelskich i minister sprawiedliwości. Teraz swoje stanowisko w tej sprawie prezentują kluby poselskie. Debatę obserwuje reporter TOK FM Roch Kowalski. Rochu, posłowie mają już 3 godziny opóźnienia. PiS chce, by pracę nad nowelizacją ustawy zakończyć jak najszybciej. Jaki więc plan ma opozycja? Zapewne nie będzie blokować, ale za wszelką cenę będzie próbować grać na zwłokę. Już teraz do pytań zgłosiło się prawie 300 posłów. Każdy z nich ma minutę, co powoduje, że czeka nas jeszcze co najmniej 5 godzin dyskusji. Potem ma się zebrać komisja, która zaopiniuje poprawki zgłaszane i przez opozycję, i przez PiS. W tym te, która zakłada, że to Krajowa Rada Sądownictwa wyznaczy sędziów Sądu Najwyższego, a nie minister sprawiedliwości. Tyle, że KRS, jeśli prezydent podpisze ustawę, też będzie pochodziła tylko z nadania politycznego. Ale także podczas posiedzenia komisji opozycja planuje przedłużać pracę najbardziej jak to możliwe. Nie ma jednak złudzeń, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało, to ukróci wszystkie dyskusje i doprowadzi do tego, że cała ustawa będzie głosowana już jutro rano. Zresztą taki zapewne jest plan, bo Senat już przedłużył swoje posiedzenie do jutra i czeka, aż posłowie zakończą nad nowelizacją pracę. To był Roch Kowalski, który śledzi wydarzenia w Sejmie. Jak mówił, na uchwalenie ustawy szykuje się Senat. Marszałek Stanisław Karczewski wydłuża posiedzenie drugiej Izby do piątku. Jest gotowy na pracę nad tym dokumentem, jak tylko przejdzie on przez Sejm. Senator Bogdan Klich z Platformy zapowiada jednak, że również w Senacie opozycja zrobi wszystko, by to ekspresowe tempo procedowania powstrzymać. Uważamy, że zmiany ustrojowe dokonywane tylnymi drzwiami, wbrew konstytucji, ze złamaniem konstytucji, wbrew tym wszystkim obywatelom, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec łamania konstytucji, demokratycznego, że to jest niemożliwe do przeprowadzenia. W sprawę włączył się również prezydent Andrzej Duda. Po południu albo wieczorem spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu, Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim. Według nieoficjalnych informacji dziś wieczorem z orędziem do narodu ma wystąpić premier Beata Szydło. Z kolei przed Sejmem gromadzą się Polacy, którzy nie zgadzają się na zmiany w Sądzie Najwyższym. Jest też coraz więcej policji. Na tyłach kompleksu parlamentarnego stoją armatki wodne. Na godzinę 17 na Wiejską na protest w obronie sądów wzywa Komitet Obrony Demokracji. Na miejscu jest reporter TOK FM Michał Jęczura. Jak to może tutaj wyglądać dzisiaj? Są jakieś plany konkretne? Plany są takie, że podobno na mieście w tej chwili jest akcja jakaś ulotkowa, żeby ściągnąć ludzi. Ci, co myślą, to powinni być tutaj wszyscy. Zmienili rozkład u tych obrad Sejmu. Postanowiliśmy przyjechać wcześniej. Powoli przybywa ludzi. Część, która była w niedzielę, musiała być w pracy, więc takie rzeczy jak zatwierdzenie jakiegoś urlopu czy coś takiego. I powoli wiem, że już z Gdańska ludzie stwierdzili, że muszą być i jadą. Kolejna demonstracja o godzinie 21.00 planowana jest przed Pałacem Prezydenckim. Jej uczestnicy domagać się będą prezydenckiego weta do wszystkich 3 ustaw reformujących sądownictwo w Polsce. Protestujący staną na krakowskim przedmieściu ze świecami w dłoniach, tworząc łańcuch światła. Na godzinę 21.00 zapowiedziano też protesty przed gmachami sądów w co najmniej kilkunastu innych miastach w całej Polsce. Zaraz po informacjach w TOK FM Światopodgląd. Na początku Agnieszka Lichnerowicz połączy się z Karoliną Lewicką, która jest w Sejmie. Potem rozmowa z legendą Solidarności, profesorem Karolem Modzelewskim o sytuacji politycznej. Pogoda. A na razie chwila oddechu, prognoza pogody i chociaż tutaj dobre informacje, bo będzie pogodnie, jedynie w Świętokrzyskim i na Śląsku, wieczorem i w nocy możliwe przelotne opady, gęste mgły w Kujawsko-Pomorskim, jutro ponownie słonecznie w całej Polsce, słaby deszcz możliwy nad Poznaniem, 23 stopnie w Trójmieście, 27 w Warszawie, 30 we Wrocławiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Proszę pana, przyczyną kołatania serca jest migotanie przedsionków i częsta tachyarytmia. Planujemy ablację, ale antykoagulacja będzie jeszcze konieczna przez 3 miesiące. Abla, anty, tachy, co? O zdrowiu i o tym, jak o nie dbać, powiem prosto i zrozumiale. Przewodnik TOK FM na zdrowie. Od poniedziałku do piątku po 13.56. Do usłyszenia. Ewa Podolska. Sponsor.
sponsorem programu jest producent żelu.